Rogoźnik, niewielka wieś położona w Zagłębiu Dąbrowskim w gminie Bobrowniki. To tutaj w piątkową noc doszło do rodzinnej tragedii. Na terenie prywatnej posesji w domu przebywało dwoje osób. 65-letnia kobieta i jej 42-letni syn. Te osoby spożywały alkohol. W trakcie tego zdarzenia doszło do kłótni między nimi. I niestety w trakcie kłótni kobieta użyła noża kuchennego, którym zadała rany swojemu synowi. Te obrażenia, których doznał mężczyzna, okazały się śmiertelne. Policję o zdarzeniu poinformowało Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które z kolei informacje otrzymało od zakładu pogrzebowego. Taką kuriozalną sytuację mieliśmy w tym przypadku. Kobieta właśnie po tym zdarzeniu poinformowała bezpośrednio zakład pogrzebowy z informacją o tym, aby dokonał przewozu zwłok. Ta informacja bardzo podejrzana, szczególnie od osoby, która mogła znajdować się pod wpływem alkoholu, stały się bardzo podejrzane, dlatego pracownicy zakładu pogrzebowego zareagowali i przekazali informację właśnie będzińskiej policji. Dalszym losem zatrzymanej kobiety zajmie się sąd i prokurator. Za zabójstwo grozi jej nawet dożywocie.